podczas tegorocznej majówki przy Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze, czyli w Parku Miejskim. Policjanci w sobotę, czyli 4 maja i jeszcze dzisiaj do godziny 15 będą znakowali rowery. W przypadku kradzieży i odnalezienia takiego roweru oznakowanie jest bardzo pomocne. Policjant, który będzie znakował taki rower, nadaje indywidualny numer na oznakowany rower i w ten sposób jest to takie dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą. Jeżeli nam, nie daj Boże, taki rower zginie, a my gdzieś kiedyś na jakiejś interwencji taki rower gdzieś odnajdziemy i będziemy go sprawdzać w policyjnych systemach, no to jest on ujęty w naszym takim skoroszycie, w rejestrze zarejestrowanych rowerów i po tym numerze dojdziemy do właściciela i taki właściciel będzie szczęśliwy, ponieważ taki rower odzyskam. Także zapraszam serdecznie do Parku Miejskiego dziś do godziny 15 i w sobotę 4 maja od godziny 14 do 15 na znakowanie rowerów z jaworską policją. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć i nie będzie mógł oznakować tego roweru podczas jaworskiej majówki, zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, do rewiru dzielnicowych i tutaj właśnie również dzielnicowy jak najbardziej w każdej chwili oznakuje taki rower i wpisze go do rejestru rowerów oznakowanych. Thank you.